Jeżeli jesteś moim stałym widzem i popierasz to, co prezentuję na swoim kanale, i chciałbyś, aby mój kanał cały czas się rozwijał, wystarczy, że dołączysz do wspierających mój kanał, za co serdecznie podziękuję. Oczywiście jest to dobrowolne. Dziękuję i zapraszam. Genetyczna furia. Patrząc na ten filmik, dość krótki filmik, możemy zaobserwować trzy nowe pojazdy. Jakie to pojazdy? Zaraz sobie powiemy przynajmniej o jednym z nich. A o reszcie będziemy gdybać. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i już nowy sezon od wtorku, od 19 Października, czyli kolejne wyzwanie przed nami, jak i również możliwość zdobycia nowych, zupełnie nowych pojazdów w grze, które pojawią się po raz pierwszy. Zaraz do tego przejdziemy. Jakie to pojazdy? Zaraz powiemy sobie pełną specyfikację jednego z nich. Ten, który tutaj widzicie za plecami tego oto stwora, gdzie również takie stwory będziecie mogli zdobyć. Doskonale wiemy, na koniec miesiąca mamy Halloween. Kolejny event i kolejne pojazdy do zdobycia. Naprawdę ten miesiąc, który jest przed nami, ten nowy sezon zapowiada się dość imponująco. Zaczynajmy. Wczoraj na Twitchu odbył się jak to co tydzień stream Wargamingów. Padło naprawdę sporo ważnych informacji. Ja szczerze powiem, nie oglądałem całego, tylko tak obrazkowo, dlatego że byłem na treningu, <laughs> ale obrazkowo po podglądałem sobie na drugim urządzeniu. Słuchajcie, dzisiaj pojawił się, a nie, chyba wczoraj pojawił się akurat ten artykuł na stronie, gdzie mamy pokazane, podane parametry są również tego pojazdu, jednego z pojazdów, który będziemy mogli zdobyć. Mało tego, również jest podana cena. Na przykład za najdroższego Season Passa, i tutaj jest małe zaskoczenie. Jakie? Wcześniej ta cena chyba wynosiła około 12 tysięcy, coś koło tego, a teraz za 6 tysięcy będziemy mogli nabyć ten najdroższy Season Pass. Tak więc słuchajcie, zaczynajmy. Kontroluj stworzenie i terroryzuj pole bitwy. Przygotujcie się na wypuszczenie szturm Panzera V na pole bitwy już w nadchodzący wtorek 19 października. To będzie ten nowy, właśnie oto pojazd. Od razu powiem, miałem przyjemność grać tym pojazdem jest to Tedek. Tetek siódmego poziomu, i o dziwo, byłem naprawdę w szoku. Bardzo fajna mobilność. Mało tego, pancerz również jest dość imponujący, jak na siódmy tier, ale to chyba nie jest najważniejsze przy tym pojeździe. Tutaj wam pokażę jedną wartość. Zobaczcie na obrażenia: 780 na strzał z pocisku OB. Kolejny pocisk jest to chyba APEK. O ile dobrze pamiętam, nie pamiętam dokładnie, ale uszkodzenia są 580. Mało tego, ten pojazd naprawdę ma fajną mobilność. Mamy 700 koni, 15,5 prawie konia na tonę. Ten pojazd jeździ 55 km na godzinę. To tak jakbyście wzięli sobie na przykład pancera 5x4, dali mu totalnie trollowe działo i jeździli po polu bitewnym na siódmym poziomie. Oj tygrysy będą miały przechlapane. Owszem, mamy jeden pojazd, oczywiście KW-2 na siódmym poziomie, również Premkę, chociaż... Tym pojazdem grając mamy o wiele większe możliwości, dlatego że mobilność jest naprawdę znakomita. Dobra, zobaczmy sobie parametry tego nowego stwora. Dobieranie do dziewiątek, czyli losowanie mamy do dziewiątek. Jeżeli chodzi o bonusy, na tym pojeździe mamy 20% do zdobywanego PD, czyli doświadczenia, mamy 30% do srebra, punkty wytrzymałości mamy 1000, ilość koni na tonę mamy 15,26, prędkość maksymalna 55 km na godzinę, prędkość obrót kadłuba 24 stopnie. Jeżeli chodzi o obrót wieży, mamy prędkość 18 stopni na sekundę. Opuszczanie działa zobaczcie, przy takim dziale mamy aż 8 stopni opuszczania działa, podnoszenie 18 stopni i, tak jak powiedziałem wcześniej, penetracja 85, 180 i 85 uszkodzenia w zależności od rodzaju pocisku. Tutaj mamy również pociski te. E, OB, czyli te burzaki premium, gdzie na różnych pociskach mamy różne uszkodzenia pierwszy pocisk to jest 780, później mamy 580 i 680 czas celowania jak na tak potężne działo mamy prawie 3 sekundy 2,9 dokładnie, celność 0,46 szybkostrzelność 3,53 czas sprzedawania 17 sekund i to jest chyba największy mankament, oczywiście możemy zejść dużo, dużo niżej stosując odpowiednie wyposażenie jak i również odpowiednie perki na Naszym załogancie. Maksymalna ilość pocisków, jakie ten pojazd posiada, to jest 38 sztuk, zasięg spota 350 metrów i zasięg sygnału, tutaj chodzi o radyjko, 550 Metrów, tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze tutaj Wargaming nam napisał? Wskazówki dotyczące rozgrywki. Stwór wie, że jego rozstawiona zbroja zapewnia mu ochronę, której potrzebuje, aby zachować bezpieczeństwo i łatwo zniszczyć swoją ofiarę za pomocą potężnego działa. Dodatkowo jego w pełni obrotowa wieża sprawia, że jest to doskonały pojazd wsparcia dla swojego mistrza do wykorzystywania w bitwie. Tak więc, no, pojazd, jeżeli chodzi o wygląd, oczywiście. Freak, ale ja już do tego przywykłem. Słuchajcie, fajnie tym pojazdem się gra, tyle powiem. A opinia na temat jego wyglądu to oczywiście zostawiam dla Was. Dla mnie, oczywiście, jak już wiele razy mówiłem, takie pojazdy nie powinny się pojawiać w bitwach, ale na to nie mamy wpływu. Pojawiają się i prawdopodobnie będą się pojawiać. Mimo to, słuchajcie, pojazd naprawdę jest bardzo fajny, fajnie się nim gra. Mamy naprawdę fajny pancerz. Odpowiednie działo na tym tierze, były takie potyczki, miałem takie potyczki, gdzie tym działem potrafiłem takiego wilkołaka ściągnąć na hita, tak więc sobie wyobraźcie, lajty mam nadzieję, że będą miały w końcu przechlapane, bo to jest taki wrzut na dubsku te I tutaj będziemy mogli się czymś obronić w końcu. Naprawdę pojazdem fajnie się gra, dodatkowo mamy opuszczanie działa minus 8 stopni, tak więc naprawdę pojazd robi wrażenie. I jest jeszcze więcej, o czym powinniście wiedzieć. Doniesiono również, że pojazd ten doskonalił swoje moce w ramach przygotowań do Halloweenowego trybu gry. Przebudzone potwory, który rozpocznie się 26 października. To jest nagranie, które udało nam się uchwycić z dużym ryzykiem jego przebudzenie budzonych mocy. Tak więc no tutaj jak widzicie na tym ala takim króciutkim filmiku Coś takiego się będzie pojawiało w trybie halloweenowym. Ten pojazd również będzie miał specjalne moce. Na razie jeszcze nie wiemy jakie one są. Nie miałem przyjemności jeszcze ich testować. Ale również tym pojazdem będziemy mogli brać udział w evencie halloweenowym. Tak więc bardzo fajnie. Schwytaj stwora dzięki przepustce sezonowej Kinect Fury Ultimate. Uzyskaj natychmiastową kontrolę nad stworzeniem dzięki przepustce sezonowej Kinect Fury Ultimate od wtorku 19 października. Dodatkowo natychmiast odbierz upiornego zombie hero komandera, Plus 25 leveli w tym sezonie. Odblokujemy sobie właśnie po tej przepustce dostęp do wszystkich nagród sezonowych. I nie tylko. Cała ta zawartość jest wyceniana na ponad 18 500 sztuk złota. A wszystko to za jedyne 6000 sztuk złota. Tak więc jeżeli chcecie zdobyć wszystkie te nagrody w tym sezonie 6000 sztuk złota. Wargaming tutaj zszedł zdecydowanie z ceny jeżeli chodzi o tą najdroższą przepustkę... Nie wiem czy jest sens ogólnie nabywania tej najdroższej. Na razie jeszcze nie mamy pełnej listy nagród za tą najdroższą. Ja prawdopodobnie nabędę, jeszcze nie wiem, nabędę tą podstawową, czyli tą za 2000 golda. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. W tym sezonie będziemy mogli zdobyć naprawdę dużo nagród. Mamy trzy nowe pojazdy. Jeszcze pokażę wam dwa nowe pojazdy, bo o tym pojeździe powiedzieliśmy sobie jakie ma parametry i jak on mniej więcej wygląda, a teraz wam pokażę jeszcze właśnie dwa dodatkowe pojazdy w tym nowym sezonie. Pierwszy z nich już wymieniłem, jest, jest to Szturm Panzer 5. Drugi pojazd jest to czołg lekki NM 116. Widać, że to jest magazynek po tym filmie miałem ten pojazd do testowania, nie przetestowałem go. Nie wiem dlaczego jakoś pominąłem, ale trzeci pojazd jest to obiekt 752. Jest to czołg 9. poziomu i czołg z magazynkiem, czołg ciężki, oczywiście ten pojazd również będziemy mogli zdobyć. I teraz pokażę Wam parametry, które ten pojazd miał się pojawić na wersji pc na europejskim serwerze, ale do tej pory prawdopodobnie on się nie pojawił. Nie wiem, czy się pojawił. Tutaj macie parametry na Superteście, który był na pc Kto wie, czy na konsoli również takie parametry nie będą. Zerknijmy na jego najważniejsze parametry, jak one się prezentują. Oczywiście do Was naszej informacji. Są to parametry z wersji PC-towej. Na konsoli mogą one zupełnie inaczej wygląda, wyglądać. Obiekt 752 jest to oczywiście czołg ciężki nacji radzieckiej i jest to dziewiątka z losowaniem oczywiście do dziesiątek. Jakie uszkodzenia na strzał? 440 taką posiadamy alfę. Jeżeli chodzi o Penetrację 256 318, przeładunek magazynku mamy 26 sekund, pomiędzy pociskami mamy 2,75 prawie 3 sekundy, 3 pociski w magazynie. Jeżeli chodzi o celność, tutaj mamy 0,40 i czas skupiania 3 sekundy. Opuszczanie działa, co ciekawe, jak na radziecki pojazd, minus 8 stopni, podnoszenie prawie 12 stopni, tak to mniej więcej wygląda. Prędkość jeszcze maksymalna 50 km na godzinę, prędkość cofania 15 km na godzinę, ale zobaczcie na konie mechaniczne, na tonę. Prawie, no w sumie 17,5 konia na tonę. Tak to mniej więcej wygląda. Mało tego, mamy 1800. 50 punktów wytrzymałości. Jeżeli chodzi o pancerz dolny kadłuba, z przodu mamy 180 mm, naprawdę nieźle. Boki 85, tył 80 i wieża z przodu mamy 330, boki wieży 150 i 120 z tyłu. Zasięg spota 380 m i zasięg sygnału 800 50 metrów. Tak to mniej więcej wygląda. Pociski. Tutaj mamy apeki, apcry i oczywiście burzaki. Jeżeli takie parametry by pojawiły się na konsoli, myślę, że pojazd naprawdę byłby niezły. Oczywiście tutaj my możemy ze zawsze zejść po pierwsze z przeładunku, po pierwsze możemy zejść z czasu skupiania, również z celności możemy zejść. Tak więc, no, myślę, że jak na dziewiątkę z magazynkiem, naprawdę może zrobić niezłą karierę ten pojazd. Zobaczymy, słuchajcie, już we wtorek przekonamy się, może w poniedziałek pojawią się parametry wszystkich tych pojazdów i szczegółowo bardziej omówimy sobie, no bo one oczywiście mogą się różnić w, w, porównaniu, w porównaniu do tej wersji, którą Wam tutaj przedstawiam z super testu z wersji PC-towej. Słuchajcie, tak to mniej więcej wszystko wygląda Moim zdaniem sezon zapowiada się naprawdę nieźle. Plus mamy na koniec miesiąca event halloweenowy, gdzie również będziemy mogli zdobyć masę, masę pojazdów różnych z różnymi mocami. Naprawdę będzie się działo. Mam nadzieję, że taka informacja, którą Wam tutaj przekazałem, te informacje, wszystkie, które Wam tutaj przekazałem, są dla Was dość satysfakcjonujące jak na koniec tego tygodnia, a już w następnym tygodniu mam nadzieję, że. Pojawi ich się zdecydowanie jeszcze więcej. Tutaj jeszcze macie załogantów, tych, których będziecie mogli zdobyć. Co mi tak wpadło w ucho, oglądając tak urywkami stream ostatni, wczorajszy, to to, że po prostu gracze pytali, czy ci załoganci nowi będą posiadać specjalne jakieś tam dźwięki, odgłosy. Ale no niestety, na razie, na chwilę obecną, tak nie będzie. Ale oni powiedzieli, że starają się po prostu dobrać. Kto wie, może jak wyjdą, akurat i później, może jakiś update, te głosy będą podstawione i te komendy, które wydają podczas bitwy, będą może jakoś specjalnie dostosowane do tych ich wizerunków. Tak więc, słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Tych załogantów, których tutaj widzicie, prawdopodobnie albo będziemy mogli zdobyć w nowym sezonie, ewentualnie, jeżeli ktoś będzie chciał nabyć, prawdopodobnie również będzie taka możliwość. Tak więc, słuchajcie, Tyle wiadomości na dzisiaj, kolejne mam nadzieję, że równie zacne wiadomości w następnym tygodniu, a na chwilę obecną dziękuję Wam ślicznie za uwagę i cóż, jeżeli to dla Was nie problem, zostawcie kciuka w górę pod moim materiałem, za co Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej!